Cześć. Znajdujemy się w przepięknym miejscu, w malowniczej Dzikiej Rzeczce, jednej z ostatnich takich dzikich rzeczek w Polsce, o romantycznej i obiecującej nazwie Świder. 50 metrów stąd, za tymi drzewami, znajduje się hotel Holiday Inn Józefów. Tam spotykamy się 1 lipca na piątek i sobotę na zupełnie odlotowy wyjazd, zupełnie odlotowy pobyt. Przygotuj sobie fajne, luźne, sportowe ubranie, sportowe buty, bo będzie się działo. No dobra, może nie aż tak, ale będzie się działo. Zabierz dobry nastrój. Zabierz oczekiwanie czegoś naprawdę niesamowitego. Nie zabieraj kanapek, dlatego że zadbamy o ducha i o ciało. Litr premium, gorzka żołądkowa, 4 piwa. Są tacy, którzy mogą pić i są tacy, którzy nie mogą, a nawet nie powinni pić. No tak. Znaczy, że kontrolują. Czy ja kontroluję? To jest park linowy. Teraz rozumiesz, dlaczego powiedziałem, że trzeba mieć dobre sportowe ubranie, dobre sportowe obuwie. Jeżeli masz słabe ręce, słabe nogi, słabą głowę, słabe nerwy, nic się nie przejmuj. Instytut Konia Rose przeniesie cię na własnych plecach. Jeżeli to jest żart, to bardzo głupi. Będzie coś dla ducha. Będzie coś dla ciała, ale chcemy wspólnie z Anią Urbańską, która jest moją serdeczną przyjaciółką, współwłaścicielem Instytutu Konia Rose, wiceprezesem zarządu, ale także pierwszym w Polsce neurocoachem i master trenerem z programu. Będziemy chcieli, żeby to był też czas dla ciebie takiej trochę inspiracji, czegoś takiego, żeby coś zostało w środku, coś więcej niż tylko mądre przemyślenia o tym, jak lepiej pracować. Got to find what you love, and that is as true for work as it is for your lovers. Have the courage to follow your heart and intuition. They somehow already know what you truly want to become.